Witaj. Od pewnego czasu, kiedy odczuwam, że coś mi się przytrafia, jakaś sytuacja, taka, której bym nie chciał, to nie zastanawiam się nad tym, czyja to jest wina, dlaczego tak się dzieje, kto ma mi, czy kto też chce mi zaszkodzić. Zastanawiam się nad tym, co takiego jest we mnie, że to wszystko wydarza się wokół mnie. Obecnie jestem w takiej filozofii postrzegania świata, że to ja sam decyduję o tym, co się dzieje wokół mnie. Więc jeżeli odczuwam strach, to oczywiście są jakieś przyczyny zewnętrzne, które ja dostrzegam, które postrzegam, które go czynią. Być może nawet siły, które chciałbym pokonać i zwalczyć i kibicuję komuś, kto by z tym walczył. Być może sam powinienem się w jakąś walkę zaangażować. Ale tak naprawdę to zastanawiam się, dlaczego to jest wokół mnie? Co takiego jest we mnie? Być może co takiego jest też, jeżeli to jest, dotyczy zbiorowości. Co takiego też jest w innych ludziach, którzy są częścią tej zbiorowości, że odczuwamy taką wspólną iluzję tego strachu, jakiegoś takiego przygnębienia i niewiary w siebie. I wtedy przychodzi zawsze mi taka myśl do głowy, że może trzeba było to poczuć. Trzeba było poczuć, czym jest niewola, czym jest zasłonięcie twarzy, brak możliwości kontaktu z bliskimi osobami, żeby poczuć takie oddzielenie, masowe oddzielenie. Zapewne to się nie dzieje, że tak powiem, znikąd. Nie jest to tylko jakaś moja iluzja, ale wszyscy bierzemy w tym udział. Wszyscy w jakiś sposób napędzamy tą całą sytuację poprzez swój lęk, który nas gdzieś tam się w nas wygenerował. Teraz najlepszym sposobem, aby to wszystko mogło przeminąć, to jest po pierwsze, najpierw zaakceptowanie tego, co się stało i nawet bym z tym nie walczył. Nie chodzi o jakąś walkę. Najpierw zaakceptowanie tej całej sytuacji. Potem ta emocja, która ma przyjść, ten strach, to odizolowanie, trzeba przyjąć na siebie. Z takim pełnym poczuciem, że to ma się wydarzyć. Że jest jakiś głębszy sens tego. Bo w momencie, kiedy się to przetrwa, kiedy się pozbędziesz tego strachu, poddasz się tej fali, to kiedy odejdziesz ten strach z twojego wnętrza, automatycznie kreujesz wokół siebie inną rzeczywistość. Bo ty możesz kreować rzeczywistość wokół siebie. Pozbywaj się strachu wewnątrz siebie. Pozbywaj się oporu i walki. Jeżeli tylko jest taka możliwość, że możesz to uczynić. Nie masz bezpośredniego zagrożenia, więc no nie musisz się z nikim teraz boksować. Chyba, że dzieją się jakieś rzeczy i widzisz, że społeczeństwo chce coś osiągnąć i wspólnymi siłami to jest konieczne, to wtedy się trzeba zaangażować. Bez dwóch zdań. Jednak pierwszą rzeczą to jest wyzbycie się tego wewnętrznego lęku. Żeby nie myśleć o tym, co mnie denerwuje. Uciekam od tego, prawda, w jakieś inne rzeczy. Można uciekać pewno, ale gdzieś za plecami zawsze to będzie. Więc myślę, że dobrze byłoby wejść w taki stan uniesienia wewnętrznego. Właśnie w ten błogostan. I w nim zobaczyć wewnątrz siebie zupełnie inną przyszłość, taką, jakiej pragniesz.
dokładnie taką, jakiej pragniesz, jakiej pragnie każdy z nas. Pomyśl tylko o swoim świecie, nie myśl o świecie nawet dla innych. Ten świat, który będzie dla ciebie dobry, dla innych też w sumie będzie dobry. Jeżeli kierujesz się czystością serca, oczywiście. Każdy z nas, gdyby wskrzesił w sobie taką iskrę, to staniemy się ogromną, wielką latarnią. Będziemy świecić wokół. I naprawdę nie będzie takiej żadnej siły, która mogłaby w nas to światło powstrzymać. Jedynymi osobami, które to mogą, to my sami możemy w sobie powstrzymać światło, jeżeli będziemy się bać. Jeżeli pozbędziemy się lęku, rozświetlimy się wszyscy. Im więcej nas będzie, tym większe będzie światło. Oślepi całą ciemność. I ciemność zniknie. Bo ciemność nie może istnieć, kiedy wokół jest światło. I tak było zawsze. I tak zawsze będzie. Rozświetlaj Twoje serce. Dbaj o jego czystość. Żeby ten reflektor, którym to światło ma wypłynąć, był czysty, niezakurzony. Zadbaj o to, żeby wszystkie tematy, które były niezałatwione, postaraj się jakoś w sobie przepracować. Postaraj się dogadać ze wszystkimi ludźmi, z którymi masz jakiś problem. To jest najlepszy czas. Wyczyść wszystko w swoim sercu. Otwórz się na to, co przychodzi. Ale przede wszystkim wygeneruj to światło. Ty sam jesteś... Czy ty sama jesteś właściwie tylko świadomością? Energia przechodzi przez świadomość. Świadomie kierujesz ją na różne sposoby. Jesteś świadomością. Energia przychodzi do ciebie i dysponujesz ją tu, tu. Czasami na strach. Czasami na przyjemność. Czasami na wybaczenie. Czasami na radość. Szukaj tych dobrych momentów. Wspominaj to, co było piękne. Zamykaj oczy. Uspokajaj oddech. Poczuj się po prostu dobrze. Ze samym sobą. W samej sobie. Musi wtedy to światło z ciebie wyjść. Musi rozświetlić wszystko. Bo nie ma takiej siły, jeżeli ty nie pozwolisz na to, żeby w jakikolwiek sposób mogła cię zniszczyć. Miej w sobie tę moc. Pielęgnuj w sobie tę moc. Odkrywaj w sobie tą prawdziwą supermoc. Bo ty jesteś kreatorem własnego świata, a wspólnie kreujemy całą naszą rzeczywistość. Wszystko, co widać. I wszystko możemy odmienić. Właśnie teraz, w momencie tak ogromnych zmian, bo świat już nigdy nie będzie taki sam, jak był przedtem. To, co było stare, się sypie. Wchodzimy w zupełnie nową erę nowoczesnego świata. Pójdźmy tam wszyscy, niech nikt nie zostanie z tyłu. Nie trzymajmy się tego, co było skostniałe, co wlecze się za nami, jak opuszczony ogon. Nie. Patrzmy ze spokojem w przyszłość. Otwierajmy się na nią. Przegenerujmy to wszystko w sobie, co trzeba. Zgenerujmy tą moc. Przetwórzmy, jak ona przychodzi. Zbierzmy ją ze wszystkich miejsc. Niech to wyjdzie z nas. Ale nie jako strach, tylko po prostu takie poczucie pewności siebie i takiej... Nawet nie chcę używać słowa emanacji miłości, bo to są jakieś wielkie i mocne słowa.
piętrze, a tego szacunek do drugiego człowieka, to jest może bardziej istotne. Szanujmy się. Każdy. Istotne, jakie ma poglądy, jak wygląda i czym się zajmuje. Po prostu szacunek do drugiego człowieka. To właściwie wystarczy. Bo w szacunku ukryta jest miłość. Bo w szacunku ukryte jest przebaczenie. I szacunek wszystko to w sobie zabiera. Co potrzeba, żeby było lepiej, żeby było wspaniale, żeby było tak, jak tego chcemy, a nie tak, jak to teraz odczuwamy. Tego życzę Tobie, wszystkim nam. Dzięki. Teraz już na to, teraz obudź się. Oh.